Siemeneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na pierwszy odcinek z Gran Turismo 7, zobaczcie to jest mój garaż, wszystkie posiadane przeze mnie samochody, w grze spędziłem jak do tej pory jakieś 8 godzin i to jest moje pierwsze Gran Turismo, w którym tak naprawdę sobie jeżdżę i gram, także to jest dla mnie zupełnie nowa gra, mimo że w grach wyścigowych siedzę już od dawna, to nigdy nie miałem do czynienia z Gran Turismo, serio. W Gran Turismo gram sobie używając kierownicy T300RS, czyli mam tutaj tylko i wyłącznie gaz i hamulec. Ale wiecie co, to wystarcza. Tutaj próbowałem coś driftować, zarzucić samochodem i no, ta obręcz jest za mała, ja nawet mam adapter, żeby, to, żeby dodać sobie tutaj inną kierownicę i żeby sobie fajnie może podriftować czy coś, nawet hydrołapę sobie kupiłem, ale wiecie co, jakoś tutaj szalenie samochodem nie idzie mi totalnie. Bardziej skupiam się na tym, żeby ten samochód kontrolować jakoś bez poślizgu, no i oczywiście robić czasówki. Co Wam zaraz pokażę, bo aktualnie jestem na etapie robienia sobie licencji wyścigowych, dlatego zaraz sobie przejdziemy. Widzicie, że tutaj trochę rzeczy mam jeszcze nie Te wszystkie budynki nie mogę wam pokazać kursorem, no bo gram na konsoli. Ale te wszystkie tutaj budyneczki, które widzicie, do nich będzie dostęp w późniejszym etapie gry. Na obecnym obecnie, obecnie mam dostęp tylko do. Do tego. Tutaj mamy Showcase. Tego jeszcze chyba nie patrzyłem, także sobie przejrzej, przejrzyjmy to. A, a, dobra, wiem co to jest. Jednak to patrzyłem. Tutaj mamy zdjęcia zrobione przez graczy. Słuchajcie. Patrzcie, ja, what, To jest zdjęcie z gry? To jest niemożliwe. Jak, jak oni to zrobili, nie? I tutaj mamy do dyspozycji jazdę tylko i wyłącznie po torach, natomiast te zdjęcia, które tutaj gracze robią, oni wykorzystują scenerię, do których ma się dostęp i w tej scenerii można zrobić, no kurde, umówmy się, zajebiste zdjęcie, to, to zdjęcie nie wygląda, nie wygląda jak z gry, to wygląda jak z rzeczywistości w Gran Turismo 7. Bardzo, bardzo, bardzo szczegółowe są samochody. Myślę, że nawet bardziej szczegółowe więcej detali mają zwłaszcza karoselia niż w Fordzie Horizon 5 serio. Tutaj mamy rynek samochodów używanych. Jak widzicie, nie są to wszystkie samochody, są to samochody. Używany. O kurde, niedługo będziemy stać na Ferrari Italię. Wiecie dlaczego jestem podierany? Dlatego, że pieniądze zdobywa się tu bardzo mozolnie i niestety twórcy Gran Turismo 7 wprowadzili w tej wersji, w tej części mikropłatności. Także to jest trochę, trochę takie moim zdaniem słabe. No ale okej, okay, co ja tutaj teraz robię w tej grze? Teraz sobie zdobywam licencję. I nie wszędzie zdobyłem złote medale. Jak zdobyłem srebrny, to byłem zadowolony. Ale jak zdobędziesz złoto na tych licencjach, to jesteś podjarany na maksa. A tutaj często nie ma jakby za dużo do roboty. Na przykład weźmy sobie. Audi TT to jest takie, to jest tutaj mamy do pokonania jeden zakręt. Muszę tu osiągnąć czas 11.700, żeby poniżej 11.700, żeby zdobyć słuchajcie 1500 kredytów. Oczywiście im wyżej w karierze, tym więcej tych kredytów będziemy zdobywać, no ale powiem Wam, że jest, jest trudno. Gra się tutaj dość, dość wymagająco. OK, i tutaj mamy demonstrację, jak mamy ten zakręt pokonać. Jeden zakręt, słuchajcie, to jest kwestia pokonania tylko jednego zakrętu. I mamy tu samochód z napędem na cztery koła, quattro Audi TT. A i tak ciężko jest osiągnąć ten czas, który tutaj jest zadany. Także poziom trudności w Gran Turismo 7 kontra Forza Horizon 5 na przykład. Może nie powinienem porównywać tych dwóch gier, bo to trochę taki inny podgatunek gier wyścigowych. My wywodzimy się, my tutaj gramy głównie w Forza Horizon, w serii Forza Horizon, więc tak, żeby jako gracz Forza Horizon wam tłumaczy tak na swoje, no nie? Po przesiadce z Forzy do Gran Turismo. No i dobra, jedźmy sobie Audi TT. Te. Kurde, ten komunikator kontrolerze mnie trochę zdezorientował. I trochę za mocno ten, za szeroko ten zakręt wziąłem. I zobaczcie, no, czas, mam tylko srebro, ale mój rekord to jest 11.916. No widzicie, nie ma nic nadzwyczajnego, no nie? Jeden zakręt musicie pokonać, a naprawdę trzeba się czasami nieźle napocić, żeby to zrobić. Spróbujmy jeszcze raz. Prawie, prawie udało mi się zdobyć złoto. Pokonałem swój czas. Wcześniej było to dla mnie nierealne, dlatego że no mało gram w Gran turizmu, a do każdej gry trzeba się przyzwyczaić, jeśli chodzi o handling. A i teraz serca za szeroko, nie? Powinienem wcześniej wyhamować um, i mocniej uderzyć w gaz, może? Tu w sumie mamy na pewno 4 buty. Nic się teoretycznie nie powinno stać.

Jest, udało mi się zdobyć złoto. Także powiem wam, że na początku, jak grałem, to naprawdę zdobyć gdziekolwiek złoto, w tych nawet pierwszych kategoriach, było dość ciężko. A tutaj widzicie, no to wygląda dość prosto. Ale i zwłaszcza, że mamy tutaj samochód z napędem na, na, na cztery koła, to, to jest łatwo. Ale problem zaczyna się, gdy mamy samochód z napędem na tył, wyłączymy sobie kontrolę trakcji i próbujemy jakoś zrobić tam y, zakręt lepiej. Myślę, że ta gra jest bliżej symulacji, bo, znaczy tak. Kiedyś żeśmy dyskutowali w komentarzach pod jednym filmem, co to właściwie jest symulator i jak go definiować. Moja definicja symulatora jest taka, że jeśli z gry jestem w stanie nauczyć się jeździć samochodem na tyle dobrze, że mniej więcej ogarnę takie podstawowe zasady prowadzenia samochodem i będę mógł je przenieść do realnego świata, to jest to dobra gra symulacyjna, no nie? Porównując na przykład do Forzy Horizon 5, mi się tam beznadziejnie jeździ w ogóle na widoku z kokpitu, zacznijmy od tego. Totalnie nie czuję samochodu, nie widać w ogóle jakoś drogi, nie wiem, ta kamera jest jakoś przybliżona. Totalnie nie czuć fury, a no już nie wspomnę o tym, że na kierownicy nic się nie czuje. Jakoś tak, no nie jest za dobrze pod, pod tym względem, no nie? To jest taka gra arcade'owa i z niej się za dużo nauczyć, jeśli chodzi o jazdę, no nie ma jak po prostu. Tutaj natomiast można bardzo wiele technik jazdy się nauczyć, zwłaszcza torowej, głównie torowej. I jest tutaj masa różnych samochodów, których na przykład nie ma w Forcie. Tutaj muszę. Aaaa, pff, rozbiłem się. Jak na marginesie jest tutaj nowa Toyot Toyota. To jest RZ, to jest GR86. Nie ta GT86, GT tylko GR86. Sprawdźcie ją sobie. Bardzo fajny samochód, bardzo ładny zresztą. Ua, no niby jeden zakręt, bardzo szeroki zakręt, który mamy do pokonania, a naprawdę jest ciężko. 17 sekund mamy do pokonania niecałe. Eee, pokonałem swój rekord, zobaczcie o ile czasu wow, nieźle jest mega mega radocha jak zdobędzie się to złoto na licencji chociażby i generalnie złoto gdziekolwiek jak się robi jakąkolwiek czasówkę bo trzeba się dość mocno skupić na kontroli samo, samochodem nie ma tutaj tak jak wspomniałem otwartego świata w tej grze ale właśnie ta gra oferuje coś innego niż, Forza, niż seria Forza Horizon Tutaj mamy fantastyczny model prowadzenia samochodów. Patrzcie, jest złotko! Mamy tutaj fantastyczny model prowadzenia samochodów i myślę, że każdy maniak, mm, każdy maniak jazdy autem znajdzie tutaj coś dla siebie. W ogóle wiecie, jak ja sobie wyobrażam takiego ziomeczka, który nałogowo gra w Gran Turismo? To jest ziomek, który ma, nie wiem, ze dwa, trzy sportowe samochody, przyjeżdża sobie do garażu, gdzie ma stanowisko takie Racingowe, z kierownicą na przykład T3 CRS, i siada sobie i po prostu przejeżdża kilka kółek na swoim ulubionym torze, po czym idzie do swojej żony na obiadek i... i już, nie? I to jest jego, to jest jego rozgrywka, to jest gra dla spokojnych ludzi. Umówmy się, Gran Turismo 7 to jest gra dla spokojnych ludzi, to nie jest jakaś tam zwariowana forza, gdzie stawiasz samochód na koło, robisz jakieś hopy niesamowite, robisz jakieś cuda niewidy z tymi autami, dodajesz jakieś wybujałe spoilery, nie. Ta gra jest spokojna w moim odbiorze, dużo spokojniejsza niż Forza i my, myślę, że część osób, część moich odbiorców zwłaszcza, może się tą grą znudzić, zwłaszcza osoby, które dużo grają w Forze. Z drugiej strony jest ona dużo bardziej wymagająca niż Forza Horizon 5. I tutaj na przykład robiąc sobie czasówki, wszyscy kierowcy mają ten sam samochód, i zobaczcie, mam na przykład tutaj, mogę konkurować, jak już zdobędę to złoto, mogę jeszcze konkurować z moimi znajomymi, i wiem, że oni na przykład nie użyli jakiegoś samochodu jak w Fordzie, jak mamy te czasówki jakiegoś tam zbugowanego, jakiś szalony tunik zrobiony, że za mocne aż te samochody są czasami, nie? Tylko wiem, że użyli tego samochodu, konkretnie tego samego co ja, z takiej samej, w takiej samej konfiguracji. Jedynie co mogą oni sobie zrobić podczas jazdy, to zobaczcie, zwiększyć lub zmniejszyć kontrolę trakcji. Tutaj na chudzie sobie to teraz włączyłem, albo wyłączyłem. Jest Toyota Supra. poczekajcie, bo. Ja tutaj zdobyłem brąz. <gryw> brąz zdobyłem, no niezbyt mi tu poszło. Ale chciałem po prostu pozaliczać te próby. No i drugi, mój, jak już się trochę tutaj nauczyłem jeździć w Gran Turismo, to zacząłem sobie te, te wyniki tutaj też poprawiać, gdzieś tam zdobywać sobie zdobywać sobie srebro albo właśnie złoto, z brązu. I zobaczymy co uda mi się teraz zrobić, czy poprawię swój czas. <grym> Nawet nie zmieściłem się w brązie. Mój rekord tutaj to jest 3978. No jest, jest tutaj roboty, tak? Trzeba się na pewno dużo bardziej skupić. O, i wypadłem. Złą linię sobie obrałem. Um, tutaj mamy, ja sobie zaznaczyłem, żeby mi pokazywało, czekajcie, zaczynam trochę grę. Tutaj sobie zaznaczyłem, żeby mi pokazywało, gdzie jest szczyt jakiegoś zakrętu, a żeby nie pokazywało mi tej idealnej linii przejazdu, więc sam muszę ją sobie znaleźć, sam muszę jakoś te zakręty sobie odpowiednio pokonać. I wiecie, to jest mega satysfakcja, jak swoją własną taką taktyką uda ci się zdobyć to złoto. Naprawdę jest tutaj dużo większa satysfakcja, a to jest dopiero początek, to jest dopiero licencja, a później są jeszcze wyścigi oczywiście, są e, czasówki, różne motorsportowe wyzwania i tak dalej. No jedźmy dalej. Zobaczę, czy uda mi się tą suprą chociaż srebro zdobyć. Tutaj widać, że dużo tracę na tym zakręcie, powinienem go, ten zakręt z dwoma szczytami, powinienem pokonać jako jeden taki duży zakręt, no nie? Z większą prędkością i wtedy lepiej wejdę w te następne zakręty. Spróbujmy tego. O, trochę mnie tutaj w pościg zrzuciło, ale coś mniej więcej takiego, że wyjeżdżam zaraz przy tym szczycie, robię tam taką, wie taką wielką, jakby, jakby kółko takie wielkie robię i zajeżdżam w następny zakręt. No, udało mi się pobić swój czas trochę, ale, ale jeszcze będę musiał poćwiczyć, żeby tutaj z Suprą sobie poradzić. co jest dość trudny samochód, jak dla mnie. No i udało mi się zaliczyć taki czas, czyli tam 3783. No, jeszcze mi brakuje, brakuje do srebrnego medalu trochę, a do złotego to już całkiem. Będę musiał sobie jakąś tutaj linię lepszą wymyślić. No i zobaczcie, trochę tutaj czasu spędziłem na tym, na tym tutaj torze. Trochę się tutaj pobawiłem, a niekoniecznie dostajemy za to kasę, no nie? Także w Fordzie to już byś miał, wiesz, już byś za byle co dostał 200 tysięcy kredytów, kupił sobie 6 samochodów. A tutaj za treningi dostajesz sobie od czasu do czasu takiego gifta, i tutaj też ci się losuje. To jest taki Will Spin jak w Fordzie Horizon. I tutaj możesz sobie wylosować samochód, kasę, a w tym wypadku chyba jakąś część Nitra albo coś, kurde, nie wiem co to jest. I wylosuje sobie, no, małą ilość kasy, małą ilość kredytów. A mała ilość to jest 5000, także. No, zawsze coś, mam już 200 tysięcy, także bardzo fajnie. Tutaj w mojej kolekcji samochodów, zobacz, tych samochodów jest tutaj bardzo dużo, ale one nie są widoczne dopóki ich nie odblokujesz, chyba dopóki ich nie kupisz. A, właśnie, tutaj mamy kawiarnię, i w tej kawiarni możemy też spotkać się z kimś, posłuchać czegoś ciekawego na temat samochodu, którym przyjedziemy sobie do tej kawiarni. I tak na marginesie. Ja mam teraz grę odpaloną w języku angielskim, bo lubię mieć w języku angielskim wszystko, ale rzecz jasna, gra ma też język polski. Jest specjalnie dla was odpalę bo za każdym razem kiedy chcę mieć grę w języku polskim na PlayStation niestety ale muszę zmieniać język konsoli na język polski. Tutaj mamy tory, ja na razie mam sporo zablokowanych i wiecie co? Nie wiem jak odblokować więcej torów. Jeśli wy wiecie, to dajcie znać koniecznie w komentarzach. Obecnie mam takie tory. O ten jest chyba taki najciekawszy, najtrudniejszy. Muszę kupić sobie samochód GT Cup GR3. Czyli grupa trzecia, chyba tak. Muszę sobie kupić taki samochód, żeby móc wziąć udział w tych konkretnie zawodów. I chyba nie mogę tego, znaczy takiego samochodu sobie kupić. Nie wiem, czy mam dostępny. Na razie mam dostęp do rynku samochodów używanych, także tutaj ceny są niewygórowane. Zresztą bardzo podoba mi się to, że te miniaturki są takie no, realistyczne. To jak... Ja wiem, że to jest z gry, no nie, zrobione, ale to wygląda jak z prawdziwego świata. Te zdjęcia naprawdę są tutaj niesamowite. Ktoś mógłby powiedzieć, dla mnie Gran Turismo to jest po prostu nic innego jak generator pięknych zdjęć moich ulubionych samochodów. I wiecie co? Dużo się nie pomyli, bo już po jakimś czasie, jak sobie tutaj wszystko odblokujesz, no to w tej grze nie ma za dużo do roboty, tak mi się wydaje. Teraz może sobie wybierzemy jakiś normalny samochód, weźmy sobie Stirocco. Tutaj możemy sobie zrobić ustawienia samochodu. No właśnie. Tutaj mamy opony przednie, twarde, sportowe. Zobaczcie, zobaczcie, tutaj moglibyśmy sobie jeszcze na inne opony, jakieś miękkie, średnie, twarde, sportowe, wyścigowe, komfortowe. Moglibyśmy sobie tu powymieniać. Mamy też ustawienie samochodu. Możemy sobie wszystko poustawiać według własnej, własnego uznania, jeśli mamy oczywiście odpowiednie. Części do niego kupione, czy tam zainstalowane. Powiem wam jeszcze, nie wiem jak to tutaj sobie z tym poradzić, w każdym razie jest tutaj wszystko ładnie pokazane, co i jak. Moim zdaniem jest to tutaj bardziej przejrzyste niż w Fordzie Horizon 5 i lepiej to chyba jest wytłumaczone, po prostu jest to wytłumaczone na taki realny język, nie? Nie tam, że na przykład ustawiamy sobie balans hamulca na przód, a okazuje, nam się, a okazuje się, że się ustawia balans hamulca na tył w ustawieniach tuningowych. Mamy także tutaj możliwość włączenia sobie kontroli trakcji ABS-u, jest nawet tryb autopilota linia pomocnicza, ja mam tylko znaczniki zakrętów, ale możemy sobie też włączyć wszystko te znaczniki bardzo, bardzo mi się przydają bo nie znam tych torów, powiem szczerze tutaj mamy strefę hamowania nad torem pojawi się wskaźnik najlepszego miejsca do rozpoczęcia hamowania automatycznie wracaj na tor i tutaj mamy takie wiecie generalnie pomoce, najciekawszy dla mnie jest ten autopilot, bo od Ford Horizon pojawiła się możliwość chyba nie wiem, czy było wcześniej w Gran Turismo, tak? Ale w Fordzie Horizon, pierwszy raz zauważyłem coś takiego, że całkowicie gra przejmuje kontrolę nad naszym samochodem, jeśli włączymy sobie to wspomaganie. To jest interesujące z punktu widzenia kogoś, kto lubi sam prowadzić samochód. Mam tutaj tylko włączony ABS, mamy dwa poziomy ABS-u, standardowy i słaby. I mamy możliwość wymiany, znaczy zmienienia skrzyni manualnej na, na automatyczną, na przykład, jeśli ktoś chce. Ja mam tutaj łopatki do zmiany biegów, więc ich sobie używam do zmiany biegów. Niestety hash na nie mam, więc muszę grać sobie tylko w ten sposób. I jedziemy moim z ciroko, Wyprzedzamy takie super samochody, jak Toyota Prius, jak jakaś Toyota Aqua, jak Honda Fit. Proszę bardzo, bierzemy udział w wyścigu dla amatorów. I moi drodzy, pewnie zastanawiacie się, jak wygląda kamera zewnętrzna w tej grze. I, I kamera zewnętrzna w tej grze wygląda tak. Jak ja sobie tutaj gram, dla mnie nie ma problemu, tak? Samochód dam radę jakoś tam kontrolować i jest w porządku. Natomiast ona, to nie jest gra taka stworzona do jakiejś tam. Skoków, jakiegoś, wiesz, wariowania samochodem. Więc tutaj ta kamera zewnętrzna jest bardzo przyspawana do naszego samochodu. Ona tam tylko troszeczkę rusza się na lewo i prawo, ale chodzi głównie o to, żeby kierowca, który chce sobie czasami pograć na tej kamerze zewnętrznej, żeby był w stanie wyczuć dobrze swój samochód. Dlatego ona jest taka przeważnie w tych symulatorach przyspawana do naszego auta, no nie? W forcie, to wiecie, ta, ta kamera działa bardzo fajnie, mamy bardzo szeroki kąt widzenia, możemy sobie pooglądać świat dookoła, no bo generalnie o to tam chodzi, no nie? To jest taki test drive współczesnych czasów. Może w test drive, może w sposób prowadzenia samochodu jest trochę inny, ale no wiecie o co chodzi. Chodzi o to, żeby też delektować się okolicą, a nie tylko samochodem. A tutaj sprawa sprowadza się tylko do fantastycznego, fantastycznej jazdy samochodem. No i e, mam takie, jak ja oglądałem pierwsze gameplaye z Gran Turismo 7, to miałem takie, kurczę, ta gra wygląda jak jakaś taka gra na automaty. Nie wiem czy kojarzycie były kiedyś takie automaty porozstawiane w, w takich specjalnych miejscach, nie wiem, w supermarket, nie w supermarke, w galeriach handlowych na przykład. Są takie automaty do grania, gdzie przychodzisz sobie i grasz jakąś taką tanią grę wyścigową, jakąś tam, nie? Wrzucasz 5 zł i, i lecisz, no nie? Albo wygląda jak jakaś gra na telefon. Jak zwłaszcza jak wy sobie oglądacie ten gameplay i patrzycie na takich małych ekranach, nie? Na to, co się dzieje w tej grze, to wygląda jak jakaś taka tania gra na telefon, która, która jest przeważnie za darmo, no nie? Ty, dostałem 5000 nice. Bardzo prosty był ten wyścig chciałbym sobie zwiększyć trochę poziom trudności, ale chyba mam ustawiony średni, jest chyba niski średni. A kurcze, chyba więcej z tych poziomów trudności. No i tutaj możemy sobie oczywiście przejrzeć nasz przejazd, to jak sobie jechaliśmy, możemy sobie zrobić fantastyczne zdjęcia z tego wyścigu, ale wychodzimy i idziemy dalej. Możemy sobie powtórzyć ten wyścig. Tak to tutaj wygląda. Więc tutaj skupiamy się na fantastycznej jeździe samochodem, fantastycznych odczuciach z tego. I tu mamy też próbę driftu, coś czego ja kurczę w ogóle nie dotykam w tej grze. Wygląda to, z zewnątrz zwłaszcza, wygląda to już totalnie jak jakaś taka gra arcade'owa. Próbowałem w Gran Turismo Sport sobie trochę driftować. Boże, to wyglądało okropnie. W ogóle, chciałem wam powiedzieć, że mam fantastyczny samochód do driftu, Sirocco R. Także trzymajcie się. Jesteśmy teraz w trybie driftu. Mam zerowy wynik póki co. Gdzie mam... O dobra, mam, już wiem, gdzie mam hamulec ręczny. Nie potrafię, nie potrafię tego tu kontrolować Kon... zupełnie. Tutaj ten force feedback jest. A właśnie, tutaj jest dosyć ciekawy z tym force feedbackiem. To znaczy, ja mam tutaj teraz bardzo małą kierownicę ją jest ciężko opanować. Nie lubię po prostu driftować na takich małych kierownicach, na takim małym calu, no nie. A i nie wiem jak mam konkretnie zareagować na ten samochód, z drugiej strony też mam tutaj dość chwiejne takie biurko i, i wiesz, to wszystko mi tutaj lata w momencie kiedy ta kierownica wchodzi na te swoje obroty, więc ja jestem przyzwyczajony do takiego sztywnego stanowiska i też ciężko mi jest, jest to tutaj wyczuć, natomiast jeśli chodzi o sam Ford Feedback, muszę wam powiedzieć, że jest mega mega przyjemnie, chociaż to nie jest to co jeszcze w Assetto Corsie mamy do, znaczy to co w Assetto Corsie, na przykład możemy sobie na Pc Cię odczuć, dlatego że dużo gram ostatnio o kurde punkty driftu zobacz ziombel. <noise> ostatnio sporo gram sobie w Seto Corsi i właśnie driftuję i powiem wam, że po tych wszystkich takich po tym całym driftowaniu w Fordzie Horizon a Seto Corsa to jest balsam dla duszy mojej driftowej. Oczywiście jest legendarnie ciężko mi zrobić jakiś zakręt płynnie ładnie. Nawet jakimś słabym samochodem, ale wszystko czujesz na kierownicy. Jest zajebiście pod tym względem. A tutaj czasami jest tak, że często właściwie jest tak, że jak samochód jakiś uderzy mnie nawet w tył, to totalnie nie czuję tego. Nie czuję tego na kierownicy, że tam mój samochód trochę poruszył się w jedną czy w drugą stronę. No nie? nie ma takiego uderzenia na kierownicę. Nie wiem, czy tak powinno być. Wydaje mi się, że raczej nie. Także ten force feedback te symulacyjne doznania tej gry są takie trochę dyskusyjne. Myślę, że to nie jest taki 100% symulator jak, jakiś tam, jak jakieś tam symulatory, które są już na PC-cie. Jest to oczywiście nazwa tej gry, że to jest symulator wyścigowy, Gran Turismo symulator wyścigowy. I oczywiście można się tutaj dużo nauczyć o jeździe samochodem i dużo odczuć na kierownicy. Jak najbardziej. Jest to fantastyczna gra pod tym względem, jest trudna i trzeba. Jak, myślę, że jakbyś dużo, jak dużo będziesz jeździł w Gran Turismo 7 i przejdziesz do realnego świata, jeździć samochodem na torze, to więcej doświadczenia i pamięci mięśniowej wyniesiesz z tej gry niż wyniosłeś na przykład z Forza Horizon 5. Jak porównując, bo mówić, mówiąc, symulator RK, to tak nie każdy może wiedzieć o co chodzi. No ale. Pod tym względem moim zdaniem tak ta gra wygląda. Coś więcej już trzeba umieć w tej grze, żeby sobie fajnie jeździć. Tutaj aktualnie jestem w międzynarodowej klasie A, ale to nie oznacza, że wszędzie zdobyłem sobie złoto. Tutaj na przykład bardzo pasowała mi grupa B, czy raczej powinienem mówić klasa B. Ciężko mi było tym. Nie, ostatnio zdobyłem srebro w tym RCF-ie. Bardzo ciężko mi było go opanować. On jest legendarnie łatwy do przesterowania w BMC. Nie wiem, czy tutaj się zapisują, jakby nie, ma, nie, nie wiem, czy tu są zapisy tego, jak, jak przejechałem ten tor na, na przykład złoto. No, ale pamiętam, że <laughs> do mety dojechałem chyba tyłem, ale udało się jakby zdobyć złoto, więc jest spoko. No i taki ciekawszy samochód, na przykład Taycan, mm, Zaraz sobie nim pojedziemy. I tutaj mamy BMW 30CSL. Bardzo, bardzo fajny, bardzo, bardzo fajny tutaj mamy przejazd, Zresztą sobie go zobaczymy. Bo tutaj mamy taki tor, gdzie trzeba jechać do góry. I potem z tej góry zjechać. I tutaj też chyba wjechałem tyłem na metę, tak mi się coś wydaje. Ale udało mi się zdobyć złoto, i tu jest bardzo trudno. Tu się męczyłem z dobrą godzinę, żeby zdobyć tu złoto. Zobaczcie, jedziemy sobie ostro pod górę. Po hamulcach dość szeroko trzeba tu pokonać. I teraz musimy tak ostro ściąć. Pyk. Ale nie za ostro. I zapomniałem, jakie jechałem. I trzeba tutaj jakoś tak szybko wbić. I na metę. Chodzi o to, że mamy tutaj taki mocny, mocny spad. I bardzo, bardzo łatwo samochód jest wytrącić z równowagi w ogóle. Mam kierownica Jak nie umiesz. To się rozwalisz za każdym razem. Trzeba podejść do tego zakrętu profesjonalnie. Nie da się tego pokonać tak arcade'owo, że naciśniesz sobie, albo polecisz najlepiej po bandzie, jak w Fordzie, nie? Jak widzimy często takich kierowców, że polecą sobie po bandzie i, i, i super, no tak się przecież gra, no jak? Tak się gra w wyścigowe gry, że się nie używa hamulcy, że się nie dozuje gazu, tylko gaz zawsze na maksa i, i super jest, no nie? Tutaj mamy napęd na tył. Samochód stary. O kurde, Brąz zdobyłem. Także to złoto, które tutaj zdobyłem, wyglądało mniej więcej podobnie. Też wjechałem jakoś tyłem na tą metę. Bardzo ciężko jest opanować furę tutaj przy, przy dojeździe. No i wsiądźmy sobie do Tajkana jeszcze. Tu możemy sobie obejrzeć prezentację. Jak idealnie przejechać ten tor? Kojarzy... Kto kojarzy z Was ten tor? Jak on się nazywa? Ja tutaj zdobyłem srebro, i też na pograniczu moich możliwości. się. Uhuhu. Ej, nie poprawiłem swojego wyniku, ale wydaje mi się, że całkiem nieźle mi tu poszło. No, i moim zdaniem takim dosyć sporym minusem Gran Turismo 7 jest, są słabe dźwięki samochodu, wiecie. Teraz ten Taycan, no brzmiał jak brzmiał, Taycan praktycznie nie brzmi, bo słychać jakiś tam elektryczny szum. Ale weźmy na przykład sobie tutaj Mercedesa C63S. Słuchajcie, ten samochód w rzeczywistości, jak on pierdnie, to ci uszy rozwala. A posłuchajmy, jak on brzmi tutaj. Ten dźwięk jest taki mocno stłumiony, nie jest taki wyraźny jak w Fordzie Horizon 5 na przykład, nie? Także myślę, że tutaj też duży minus dla Gran Turismo Sport. Dlatego, że te dźwięki są takie niezbyt, niezbyt ciekawe. Słychać, że to jest Mercedes mniej więcej, ale to nie jest to, nie jest to co byś oczekiwał od Mercedesa, od dźwięku Mercedesa w grze. Można się do tego jakoś tam bardzo przyczepić, mi to akurat bardzo nie przeszkadza, bylebym wiedział na jakich obrotach samochód jest i jestem zadowolony. Tak, i mi to generalnie wystarcza w tej grze. No i tak to wygląda. Obecnie utknąłem na centrum licencji, tutaj sobie gram, tutaj sobie zdobywam poziomy i to wszystko. Ale chciałem mieć dostęp do innych rzeczy i myślę, że muszę to centrum licencji przejść, żeby przejść sobie dalej w mojej karierze, tak mi się coś wydaje. Potem przejść sobie do kafejki, w kafejce się z kimś tam spotkać, no i dostać jakieś tam zadania od tych ludzi, których tutaj sobie spotkam. I tak to wygląda, moi drodzy. Dajcie znać, co myślicie o Gran Turismo 7, jeśli już gracie. Jeśli jeszcze nie gracie, to dajcie znać, czy zamierzacie sobie w niedługim czasie kupić. I dajcie też znać, co myślicie o tych mikropłatnościach, osoby, które już grają. Czy jest to duża przeszkoda w graniu, czy jednak jest to takie. O, jak grasz dużo, to i tak zdobędziesz te wszystkie samochody, więc jak ktoś chce szybciej, to sobie po prostu kupi, wiesz, jakieś, jakąś dodatkową gotówkę w grze i tyle. Jak ktoś nie chce, to nie musi. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, za krótko gram. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć.